muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dziś znajdujemy się w Lipcach Rejmontowskich, a dokładnie w Muzeum Władysława Rejmonta i też skansenie. A moim gościem jest osoba, która grała w wielu orkiestrach w swoim życiu, ale w zasadzie sama jest człowiekiem orkiestrą, bo jest skrzypaczką, śpiewaczką, animatorką, organizatorką, badaczką życia polskiej wsi. Ze mną jest dziś Ewa Grochowska. Ewo, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Czy był taki moment na twojej drodze, kiedy była taka iskra i wiedziałaś, że muzyka tradycyjna to jest twoje powołanie, twoja droga, tym chcesz się zajmować? Ewa Grochowska chce być muzykantką. Ja w ogóle od dziecka wiedziałam, że muzyka jest mi bardzo bliska w taki organiczny sposób. To po prostu od zawsze. Teraz jak patrzę z perspektywy czasu, to widzę, że takie najwcześniejsze dzieciństwo to jest czas, kiedy w ogóle nie wyróżniałam muzyki z tła codziennego życia. To jest niesamowite, że po... Nie będę mówić dokładnie po ilu, ale po paru dziesiątkach lat od tamtego czasu, wczesnego dzieciństwa, dochodzę do podobnego momentu. To jest niesamowite, że po iluś tam latach pieczołowitego jakby wysłuchiwania muzyki z tła, po to, żeby zgłębić każdy detal, po to, żeby się na niej skupić, po to, żeby po prostu słuchać niuansów pieśni czy melodii w słuchawkach, odcinając się po prostu od innych źródeł dźwięku, żeby to dokładnie wysłyszeć. Wracam do, też metaforycznie oczywiście, ale jest w tym też pewien pierwiastek taki realistyczny. Wracam do momentu, w którym muzyka jest częścią tła życia. Nie chodzi mi o tło takie jak w sklepie. Myślę, że słuchaczom muzyki tradycyjnej PL tego nie trzeba tłumaczyć, ale dla precyzji, że to nie chodzi o takie tło, że gdzieś tam leci tak zwana muzyczka, tylko chodzi o organiczne powiązanie muzyki z życiem, co rzeczywiście, czego możemy się uczyć, co możemy obserwować właśnie w muzyce tradycyjnej, szczególnie w tym, jak do niej podchodziły poprzednie pokolenia. Nawet nasi rodzice, moi rodzice, którzy się urodzili na początku lat 50., to jest jeszcze to pokolenie, gdzie muzyka nie jest tylko artystycznym wytworem, tylko dziełem jakiejś specjalnej kreacji, ale po prostu częścią codziennego życia bardzo ważną. Więc moje pierwsze wspomnienie to jest babcia rano wcześnie śpiewająca godzinki, gdzieś tam przez sen w drugiej połowie domu mieszkaliśmy my z rodzicami i siostrami w drugiej dziadkowie i to był ten babci głos dobiegający. Później oczywiście różne muzyczne jakieś takie migawki, jakieś odkrycia. Ja też jestem w takiej szczególnej sytuacji, że w ogóle bardzo długo, bo w zasadzie do końca szkoły podstawowej, nie miałam takich fascynacji muzycznych jak moi rówieśnicy. Będąc w 8 klasie szkoły podstawowej, miałam jedną kasetę, nie przypomnę sobie niestety nazwy tego zespołu. Później zainteresowałam się heavy metalem. I później miałam już wszystkie kasety Metalliki. I to w ogóle nie jest dziwne, jak rozmawiam z kolegami, koleżankami, którzy w pewnym momencie zajęli się muzyką tradycyjną, to ich młodzieńcze fascynacje to jest na przykład muzyka punkowa albo właśnie heavy metalowa. Bardzo to jest ciekawe, chociaż chyba nie ma w tym jakiejś głębokiej filozofii. Chodzi chyba o doświadczanie mocy dźwięku. W ogóle o jakby doświadczanie samego brzmienia, nie tylko melodyjności,
bo umówmy się, że tam nie ma za bardzo jakiejś szczególnej melodyjności czy jakichś takich rzeczy, które można by kontemplować. Nie chcę teraz obrazić słuchaczy heavy metalu, bo sama kiedyś nią byłam, ale organiczne po prostu doświadczenie brzmienia takiego, które gdzieś tam w kiszkach brzmi. Pamiętam, że słuchałam tego bardzo głośno na słuchawkach i to mi po prostu sprawiało wielką radość. A w tym samym czasie, może trochę później, dostrzegłam istnienie muzyki tradycyjnej już bardzo świadomie i to też był taki konkretny, bardzo konkretny strzał, a mianowicie wieś pod Opocznem, wieś Kamień, rodzinna wieś mojej mamy, z której mama wyjechała, jak wyszła za mąż, wesele mojej najstarszej kuzynki, ja wtedy byłam w pierwszej klasie liceum, kapela, która była z tych kapel, które miały podwójne instrumentarium, keyboarda z dyskietką, ale też baraban, akordeon i z tego co pamiętam to chyba jakiś saksofon i grali na zmianę, grali trochę tej takiej sztucznej muzyki, ale w pewnym momencie zaczęli po prostu grać oberki i kuzyn ze strony właśnie pana młodego poprosił mnie do tańca, ja od zawsze lubiłam tańczyć i pamiętam, że miałam wrażenie, że pogubię nogi, nie chodziło o tempo tego oberka, tylko o po prostu o to, jak tam tańczą, co później też pieczołowicie jakoś studiowałam, można powiedzieć, w Przystałowicach Małych wiele lat później. I to było to też ciekawe, że jakieś to było niezwykłe, a bardzo typowe doświadczenie, bo po prostu miałam wrażenie, że potrzebne są trzy nogi do tego, żeby tańczyć oberki. A później usłyszałam opowieść mojej przyjaciółki, która rozmawiając z muzykantem, jaki przeniósł się spod Krakowa pod Radom, harmonista, i mówił, że wszystko dobrze, tylko że po tym jak on grał całe życie krakowiaki, to jak teraz się uczy tych oberków, żeby grać muzykę miejsca, w którym mieszka, to wszystko jest super, ale ma wrażenie, że człowiek powinien mieć trzy nogi, żeby to tańczył. Więc coś... Czyli jednak trzy nogi. Czyli jednak trzy nogi, muzyka trzeciej nogi. Coś takiego. I to było coś, co świadomie bardzo mi się spodobało. Bardzo. To były przyśpiewki improwizowane, śpiewane przez sąsiadów, tam mojej cioci i wujka. I przede wszystkim wrażenie. Trzecia rzecz, pierwsza to trzy nogi, druga właśnie żywość tej sytuacji. Pamiętam jak dzisiaj, że to było właśnie po oczepinach za stołami śpiewanie przyśpiewek odgrywane przez kapelę. No i to trwało nie 5, nie 10 minut, tylko przynajmniej godzinę. I trzecia rzecz, którą bardzo mocno wtedy zauważyłam i odczułam, nie mając żadnej wiedzy antropologicznej, może mając takie nastawienie, bo jestem z mlekiem matki, chyba wyssałam zamiłowanie do nauk humanistycznych i do takiego patrzenia na świat poprzez pryzmat tego, że jesteśmy ludźmi, że to jest to, jak odbieramy świat z miłością, ze strachem, z fascynacją, z zadumą, to jest w ogóle nasz taki podstawowy filtr, a potem jest wszystko inne i potem to przetwarzamy. Więc trzecie, coś co bardzo mocno odczułam, to była właśnie wspólnotowość. To, o czym tak wszyscy dużo mówimy, to, za czym tęsknimy, i to była po prostu wspólna sytuacja. Oczywiście, że byli jej jacyś nadawcy, odbiorcy, ktoś, kto jej przewodniczył, ale tam po prostu, tam nawet mucha na ścianie nie była zbędna. Tam było wszystko po prostu, co trzeba, żeby taki mikroświat się wydarzył. Ta sytuacja utkwiła w tobie bardzo mocno, bo właśnie jedną z twoich pasji jest zajmowanie się weselem i odtwarzanie sytuacji weselnej, rekonstruowanie tych sytuacji. Tak, co więcej, nie odtwarzanie, a tworzenie.
z jednej strony tworzenie i w ogóle kreowanie takiego mikrokosmosu weselnego. Jakoś ta chałupa, w której siedzimy, rozmawiamy, zauważyłam, że mnie skłania do jakiegoś, to już chyba drugi raz użyłam słowo, albo mikroświat, albo mikrokosmos, ale rzeczywiście no jest to taki jakby taki wycinek w czasie, taki pałac w czasie, w którym w jakimś określonym momencie rozgrywa się coś bardzo ważnego dla jakiejś mniejszej lub większej grupy ludzi. I oczywiście, że milion razy pytałam ludzi ze starszych ode mnie pokoleń o ich wesela, o to, jak szczególnie tą stronę obrzędową, w jaki sposób organizowano, przeprowadzano. Bardzo dużo czytałam i jakby na tej wiedzy bazuję i te rzeczy można użyć takiego słowa, że odtwarzam, ale ja w rzeczywistości to w jakiś sposób na bieżąco tworzę, czyli używając konkretnego gestu, zwyczaju, jakiegoś momentu, rytuału, który znam z tradycji, ja go jednak dopasowuję do tej sytuacji, która jest tu i teraz. W ogóle nie mam takiego pytania, które często dostaję od na przykład koleżanek, które chcą u swojej koleżanki na weselu zrobić oczepiny i mówią: słuchaj, no ale co wtedy, jak nie ma jakiegoś elementu? I nie chodzi o jakąś, nie wiem, przemądrzałość, tylko to trochę wychodzi z mojego podejścia, że mnie w ogóle to nie martwi, że nie ma jakiegoś elementu, bo wtedy sytuacja jest prawdziwa i żywa. I jest po prostu taka jest, jaka jest, i do tego trzeba się odnieść. W ogóle coraz bardziej oddalam się od takiego sposobu patrzenia na tradycję, w którym się szuka modelu, na bazie którego się właśnie coś tam odtwarza albo rekonstruuje. To jest jądro sprawy, ono bardzo jest dla mnie ważne, bardzo mnie jakby dalej trzyma swoją wymową, swoją treścią, trzyma blisko siebie, ale to jest chyba naturalne w ogóle. Myślę, że pewnie jeszcze inaczej za 10 lat odpowiedziałabym na to pytanie. W tym momencie życia i takiego twórczego też życia, w którym jestem teraz, tak to widzę. Że oddalam się od modelowości na rzecz odnalezienia się w sytuacji w takiej, jaka jest. Czyli używając narzędzi, których używali nasi przodkowie, możemy zbudować swoje święto, swoją zabawę, swoją wspólnotę, zbudować bliskość między sobą po prostu. Tak, mogłam to tym zdaniem w ten sposób odpowiedzieć, ale odziedziczyłam po moich dziadkach, szczególnie po dziadku ze strony taty, taki dar narracji, który powoduje, że czasami tak krążę wokół jakiejś sprawy, którą można powiedzieć jednym zdaniem. Tak, dokładnie to, co powiedziałeś. Aj, święta krzyżkie, góra święta krzyżkie lasy. Aj, święta góry, wszystkie święta krzyżkie lasy. A już te dobra, co ja te do niej se czasy. A już te rozbra, co ja te do niej se czasy. Aj, jak ja se płę, jadę, a w to płę łerać. A musi z miema Rysiu na śniadanie wołać. A musi z miema Rysiu na śniadanie wołać. Aj, łaża moja sieniu pod borem zielonym. A jednym wołkiem czarnym, a drugim czerwonym. A jednym wołkiem czarnym, a drugim czerwonym. Oj, obejrzał się w stronę, czy to idzie jego, a to nie idzie jego i no jego matka. A to nie idzie jego i no jego matka. A coś mi się nie
łaże ta brózdeńka gładka. Ej, synu mój ty, synu, synu mój jedyny, a nie za długo wieczór pójdziesz do dziewczyny, a nie za długo wieczór pójdziesz do dziewczyny. Aj, mamo moja, mamo, mamie się tak zdaje, a nie jedna godzina całym rokiem staje, a nie jedna godzina całym rokiem staje. Aj, jużem się nauczył jak na teścia wołać, a wstałoś z kurwy, synu, pojedziemy łorać, a wstałoś z kurwy, synu, pojedziemy łorać. Aj, dobrze dziadek zrobił, że sprzedał to płynie, a teraz będzie lotał po stary stodole, a teraz będzie lotał po stary stodole. Ta da 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 da. Mówiłaś o brzmieniu. Ta chropowatość w brzmieniu też była ujmująca dla ciebie? Nie chropowatość, a taka intensywność brzmienia, które jest po prostu, nie wiem jak to powiedzieć, które jest takie, nawet jak to jest prosta melodyjka zagrana na skrzypcach na strunie E tylko, bardzo cichutko, to można ją zagrać w taki suchy sposób, a można po prostu bardzo, bardzo soczyście. Mówiąc technicznie, to oczywiście będzie stosowanie różnych środków wyrazu w grze skrzypcowej, środków technicznych, za pomocą których można jakby sterować też dźwiękiem i tembrem i jego nasyceniem, ale no to jest po prostu coś więcej niż tylko technika. To jest coś, co u jednych skrzypków słyszę, u innych nie. I oczywiście u tych, u których słyszę, bardziej lubię ich muzykę. Taki rodzaj, no dobrze, jak już jesteśmy w tych Lipcach, to już taką zrobię, taką rejmontowską metaforę. To jest tak, jakby pić wodę albo z wiaderka, albo ze szklanki przez rurkę. I to nasycone brzmienie, takie właśnie pełne, takie gęste, takie, no takie po prostu przelewające się, takie mieniące się, no to jest dla mnie to właśnie to picie z wiaderka. Jan Gaca to był człowiek, który zmienił pewnie twoje życie, nie tylko twoje, bo całej rzeszy ludzi i cały czas zmienia dzięki nagraniom, które pani pozostały, dzięki wspomnieniom, dzięki opowieściom. Tak, to nie tylko w artystycznym czy twórczym życiu, tylko w ogóle w życiu. Jak nieraz się przypatruję różnym takim brakom, które odczuwam w życiu i już mam ochotę się rozpłakać i tak w myślach tak się pożalić, że tego nie mam, albo to się nie udało, albo coś, to wtedy sobie przypominam, że dostałam tak wielki prezent, nieporównywalny w ogóle z czymś, co można jakby jako jakieś hasło powiedzieć. Wielki dar. Dla różnych osób ten wielki dar jest różny po prostu, może mieć różne postacie. Dla mnie to było rzeczywiście spotkanie Jana Gacy, do którego zaciągnął mnie mój przyjaciel Maciek Żurek, mnie i różne inne osoby. Od pierwszego dnia, to było zimą, kiedy pojawiłam się u pana Jana, było tak samo, za każdym razem inaczej, ale tak samo w sensie ciepła, serdeczności. Mówię o tym dlatego, że taki stereotyp pruskiego wychowania, który bardzo pokutuje niestety do dzisiaj, że spolegliwy, łagodny, serdeczny i ciepły nauczyciel nie jest dobrym nauczycielem. Że nauczyciel to taki, że bije, ale wymaga i to po latach się to ceni. Otóż nie, zawsze to ten okropny stereotyp był mi obcy i miałam wielkie szczęście, że większość nauczycieli, którzy
wywarli na mnie jakiś wpływ, nie tylko muzyczny, byli właśnie z tej szkoły antypruskiej. Przekazywali konkretne umiejętności, bardzo niełatwe w przekazie, za pomocą, no właśnie, ciepła, zachęty, żartu, wspólnego spędzania czasu i jakby niedorabiania, ja to nazywam dorabianiem rogów czemuś, jakby niedorabiania do sprawy czegoś trudniejszego niż ta sprawa rzeczywiście jest. Pamiętam, jak Jan, to jest najlepszy obrazek, Jan nam zrobił kiedyś taki żart z Markiem Ruczko z Olsztyna. On był w tej pierwszej ekipie, zresztą jako pierwszy duet przyjechali oni właśnie z Maćkiem Żurkiem do Jana. Kiedyś siedzimy, gramy, jest jakaś druga w nocy. Myśmy często siedzieli po prostu wieczorem, długo w nocy. Mieliśmy takie wspólne jakieś rytmy biologiczne właśnie z Janem, że lubiliśmy długo pospać, ale konkretnie posiedzieć wieczorem, więc piliśmy rytualnie kawę o północy i potem jeszcze graliśmy. I uczyliśmy się takiego rdzuchowiaka, bardzo trudnego mazurka, bardzo no, takiego po prostu skomplikowanego rytmicznie przede wszystkim. Nawet nie chodzi o melodię, tylko no, to jest związane, powiązane ze sobą, ale po prostu rytmicznie on był kompletnie pokręcony. No ale już prawie się nauczyliśmy, już było dobrze i już byliśmy w takim momencie, że jak Jan zawołał do góry, końcówka frazy idzie do góry, czy na dół, czy jak gramy razem idziemy do góry, to myśmy już zaczynali z Markiem podskakiwać na krześle. Już w ogóle mózg odmawiał współpracy. Skończyliśmy grać tą melodię i Jan mówi, to jeszcze tego się nauczmy. I to było coś, nie pamiętam już jaka to była melodia, ale to było coś naprawdę prościutkiego, dwa razy prostszego niż w Laskotek na płotek. I my siedzimy tacy napięci i tak, a jak tu, to na pewno znasz to uczucie, nie? Że w ogóle wszystko jest już obudowane tym, że już jest tak trudno, że proste rozwiązania nie wchodzą w grę. I patrzymy, a Jan, on miał takie coś, jak się śmiał, że tak się huśtał na krześle i podnosił nogi do góry i po prostu skręca się ze śmiechu. I myśmy w tym momencie się zorientowali, że on nas po prostu wrobił, żeby właśnie, no właśnie wyciągnął nas z jakiegoś takiego zakrętu powagi i takiego wielkiego skupienia żartem, który świetnie mu wyszedł, który nam zrobił. Więc takim był nauczycielem. Opowiadałam w drodze tutaj na nasze spotkanie i na koncert, opowiadałam mojemu przyjacielowi, wspaniałemu skrzypkowi, Maćkowi Filipczukowi, o takiej grupce dzieci, z którymi teraz mam jakieś takie projektowe zajęcia przez kilka miesięcy. Ja oczywiście nie porównuję się do Jana, nie o to mi chodzi w tym obrazie, tylko doświadczam tego, jak wiele jest radości też w tym, radości i takiej lekkości i jakiegoś smaku życia po prostu w tym, jak jest właśnie taka relacja, że ty coś chcesz bardzo, chcesz coś przekazać i jesteś pełen jakiejś totalnej otwartości, że chciałbyś po prostu dać naprawdę bardzo dużo komuś, kto jest wobec ciebie w pozycji ucznia i cała ta ciekawość, ta fascynacja z drugiej strony niesamowita. To są po prostu dzieci, które będą dopiero rozpoczynać naukę w ognisku muzycznym na skrzypcach, więc są kompletnie zielone w sprawie skrzypiec. Kompletnie rozumiem, ponieważ ja nie przechodziłam szkoły muzycznej. Moja szkoła muzyczna była u Jana Gacy. W zasadzie niewiele wcześniej zaczęłam się, 3-4 lata wcześniej zaczęłam się w ogóle już w wieku takim dorosłym, zaczęłam się uczyć grać na skrzypcach, więc całą tą taką frajdę z tego, że się ma nową kalafonię, ja to po prostu znam.
Ja wiem, jaka to jest frajda, że w tym nie ma żadnego obciążenia, że a wiesz, no bo pójdziesz tam do szkoły i musisz słuchać pani i że to jest w ogóle, że gra na skrzypcach to jest poważna sprawa i że jest bardzo trudna i czeka cię wiele lat po prostu męki. Ja czegoś takiego nie miałam i z tymi dziećmi właśnie mamy teraz takie, spędzamy czas właśnie w zupełnie innej atmosferze i Boże, właśnie tam ostatnio taki chłopiec Michał mówi, proszę pani, niech pani zobaczy, mama mi kupiła klafonie, a ktoś tam mówi, o matko, a ja zerwałem strunę i co teraz? Więc ja mówię, słuchaj Michał, ja zerwałam 1000 strun już dotychczas, naprawdę, naprawdę. I w tym widzę takie bardzo dalekie echo, widzę w tym jakieś echo, takie jakieś powtórzenie, może niesymetryczne, ale jakiś smak tamtej sytuacji z Janem, gdzie oprócz konkretu, którego on oczekiwał, nie chcę używać słowa wymagał, ale a może i wymagał, ale na pewno oczekiwał i potrafił bardzo też dobitnie, dosadnie po prostu powiedzieć, co myśli. O, paluszki nie były w robocie. I to, no to po prostu słychać, nie? Że się nie ćwiczyło. Więc to było dosadne, ale to nie było jakieś takie właśnie opresyjne. Więc taki był Jan i jakby też obudowuje opowieść o nim tymi wszystkimi scenami, żeby podkreślić to, że to była w ogóle życiowa przygoda przez duże P, która do dzisiaj promieniuje na różne sfery mojego życia. Mhm. Też wiem, że po prostu nawiązujesz kontakt ze swoimi mistrzami. Oni stają się dla ciebie bliskimi osobami. Osobami, z którymi zaczyna cię łączyć jakaś więź, często nienazwana. Tak? Tak to wygląda. Ja też mam to chyba gdzieś tam w genach po moich dziadkach, że każde spotkanie, w którym nawiążesz jakąś relację, zostawia w tobie ślad po prostu. I ja kiedyś usłyszałam od jakiejś magistrantki profesora Piotra Daliga, że on wysyła na święta życzenia i studenci mu po prostu w tym pomagali, w wypisywaniu tych kartek z życzeniami. Życzenia do osób, u których kiedyś był na badaniach, u których był kiedyś na nagraniach. No i ja doszłam do, już nie pamiętam, ale do liczby 70 paru tych życzeń. Najpierw było tam powiedzmy 20 na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, potem już wysyłam tylko na Boże Narodzenie, a potem już tylko do wybranych osób, bo to było dość mocno nadwyrężało mój budżet. Ale to był jakiś taki znak pamięci już w momencie, kiedy byłam u wielu osób i ktoś może być tym mistrzem przez chwilę, ktoś, o kim się potem zapomniało, że ta jakaś taka istotna dla ciebie rzecz, że ona była od konkretnej osoby, chociaż wydaje ci się, że to na całe życie zapamiętasz, nie? Więc ktoś mnie kiedyś zapytał, no właśnie, kto jest twoim mistrzem? Jasne, że jest to Jan Gaca, ale jest to też na przykład pani Janina Chmiel, jest to Stanisław Głaz, skrzypek, którzy też wiele mnie nauczyli i z którymi relacja była na tyle istotna, że się stała taką życiową relacją.
Chciałem cię zapytać o twoją wielką przygodę z Pomorzem Zachodnim i z ziemiami odzyskanymi, a w zasadzie to z ludźmi, którzy tam zamieszkali. Skąd ta intuicja u ciebie? Skąd to się wzięło? Od czego to się zaczęło? To się w ogóle bierze stąd, że ja mam taki nomadyczny rys. To jest rysek, taki malutki rysek. To nie jest jakiś wielki rys, ale takie coś, że taką po pierwsze ciekawość ogromną. Od dziecka mam po prostu ogromną ciekawość świata i wiele rzeczy, które w życiu zrobiłam, ważnych bardzo dla mnie, ich motywacja nie była często głębsza niż po prostu ciekawość, a wyszły z tego jakieś czasami niesamowite rzeczy i doświadczenia. Zaczęło się od tego, że znajoma z Wolina zaprosiła mnie na warsztaty i wtedy się zastanawiałam, no tak, ale jaki materiał? Zaczęłam szukać tego materiału. Oczywiście, że coś słyszałam o tak zwanych ziemiach odzyskanych, ale nagle wchodzę głębiej, głębiej i głębiej. Staram się zawsze pracować na, prowadząc warsztaty śpiewu, na materiale albo z tego miejsca, gdzie są warsztaty, albo w jakiś sposób od jednej osoby, albo z jednej wsi, albo już szerzej z jednego regionu, ale żeby to było jakoś powiązane w jakiś sposób z miejscem, sytuacją, osobami. No a tam co? Nagle odkrywam, że to w ogóle jest ciekawa sytuacja, więc poszłam trochę kluczem, który okazał się świetną intuicją, w doboru repertuaru do tradycji rodzinnych dziewczyn, które by uczestniczyły w warsztacie, czyli do tego, skąd na przykład przyjechali na Pomorze ich dziadkowie. I ten klucz w ogóle towarzyszy mi do dzisiaj, chociaż coraz więcej spotykam osób, to jest w ogóle fantastyczne, takich mających po 20 kilka lat, po 30 kilka, dla których to pytanie, skąd przyjechali twoi dziadkowie już najczęściej, albo pradziadkowie, nie ma już takiej rangi jak dla osób w moim wieku, które mają powiedzmy tam 40 czy 50 lat, które są bardzo przywiązane do tego miejsca, skąd przyjechali dziadkowie, albo wręcz nawet jeszcze rodzice jako nastolatkowie czy jako dzieci. I w pierwszej chwili ja to jakoś tam odbierałam, no tak, może to jest jakiś rodzaj już zanikania pamięci też o tym, skąd są korzenie rodziny. Jakoś nie mogłam sobie tego ułożyć, jakie to jest, w ogóle z czym to się wiąże. To, że te osoby odpowiadają w ogóle z takim zdziwieniem w głosie, że czemu ja o to pytam, ale my jesteśmy stąd i dopiero potem dochodzimy, jakby dokopujemy się takiej warstwy korzeni rodzinnych, a oni już odnoszą się do jakichś swoich poszukiwań, spotkań z osobami, ze śpiewaczkami czy z muzykantami, nie zadając sobie tych takich jakichś właśnie głębokich, fundamentalnych pytań, co, jak się okazuje, nie zawsze pozostawanie na tym etapie fundamentalnych pytań jest pożyteczne. Na pewno jest dobre, ale nie zawsze w ogóle służy. Nie zawsze nam służy. To też jest jedno właśnie z takich moich odkryć dotyczących konkretnie sytuacji tam. Natomiast moje pokolenie i starsze osoby bardzo się z tym borykało, szczególnie te osoby, którym zależało, żeby kontynuować tradycje muzyczne, czy to śpiew, czy muzykę na przykład skrzypcową, to chyba było najtrudniejsze i zadawały sobie bardzo świadomie to pytanie, do czego się odnosić. I gdyby tylko mogły zostać na poziomie swojej intuicji i swojej takiej no po prostu życiowej też mądrości, to byłoby świetnie, ale nie mogły, bo na przykład chciały uczestniczyć w ruchu folklorystycznym, chciały jechać do Kazimierza, a przekaz tam był na tych przeglądach, festiwalach. To się już skończy albo nawet już się skończyło, na szczęście. Natomiast przekaz tam był bardzo bezwzględny. No
przyjeżdżacie z Kieleckiego, śpiewacie rzeczy z Kieleckiego. Przyjeżdżacie z Kurpiów, no to pieśni kurpiowskie. Tam skądś, no to skądś. No a wy przyjeżdżacie z Pomorza i co wy nam tu pieśni spod Wilna śpiewacie? To trochę tak, no też nie chcę w jakąś tam dąć w dużą trąbę jakiegoś oburzenia, ale te osoby rzeczywiście czuły się jakoś niesprawiedliwie potraktowane. To, że niezrozumiane, to już przyzwyczaiły się mieszkając tam do tego przez lata, ale po prostu niesprawiedliwie traktowane, bo one śpiewały swój repertuar stamtąd. Bardzo duży kładziemy nacisk na to, że to jest taki trochę paradoks. Paradoks taki, który wchodzi w życie konkretnych ludzi tam na Pomorzu, czyli w tych środowiskach też folklorystycznych, czy to takich jakby z zamiłowania, czy to badawczych, naukowych. Podstawowy nacisk kładziemy na jakby tradycję, która się rozwija in situ, w konkretnym miejscu przez ileś tam pokoleń i która rozwija się przede wszystkim w rodzinie, na taki przekaz najbliższy, rodzinny. No i teraz mamy, i wszystko świetnie, i mamy sytuację na Pomorzu, gdzie jest tylko przekaz rodzinny, gdzie ten przekaz, powiedzmy, nie wiem, sąsiedzki, czy taki lokalny, czy regionalny, rzeczywiście nie był możliwy, bo w każdym domu była osoba w ogóle od sasa do lasa. Jedni przyjechali z Syberii, pochodząc wcześniej z Wołynia, drudzy z Kieleckiego, trzeci spod Rzeszowa, czwarci spod Zambrowa, piąci spod Legionowa. I co mieli? Co nas łączy? No co, nie wiem, mieli zrobić konferencję, na której wybiorą po prostu to, co będzie ich tradycją. Nawet gdyby to zrobili z badawczego punktu widzenia, stosując jakieś takie sztywne wytyczne, to też by się nie udało, tak? Więc mówię o tym tak humorystycznie, bo po prostu lepiej. Dla mnie lepiej podchodzić do tego z humorem, chociaż nie zawsze tak było, kiedy rozmawiałam z ludźmi, to oburzałam się na to, właśnie na tą schematyczność, szablonowość, modelowość, która no jest okropna, jeżeli w taki restrykcyjny sposób podchodzimy właśnie modelowo do różnych zjawisk, które z samej swojej natury są płynne, zmienne, które mają czasami bardzo szeroki kontekst i w którym po prostu nie da się robić tego według jakiejś tabelki, według jakichś wytycznych. Tam rzeczywiście w ogóle na wszystkich tych terenach takich postimigracyjnych, i takich bardzo jakiś pokaleczonych przez wojnę, tam pytając o cokolwiek, jeżeli chcemy się dowiedzieć jakieś, no czegoś istotnego, czegoś, co rzeczywiście mówi coś o życiu ludzi, o ich doświadczeniu, o ich przeszłości, o ich tradycji, no to trzeba się też nauczyć pytać. To jest modelowy taki przykład jest, kiedy się tam rozmawia właśnie z tym najstarszym pokoleniem, które jeszcze udało mi się tam zastać, o ich losach wojennych i rozmawiam z mężczyznami, w jakiej na przykład byli armii, albo ich ojcowie, w jakiej byli armii. Naprawdę trzeba mieć w jednym małym palcu historię II wojny światowej i wszystkich formacji, bo to, że byli w Wojsku Polskim, kompletnie nic nie znaczy. I co więcej jeszcze, w którym, w jakim i w której części II wojny światowej, to ma kluczowe znaczenie dla ich losów, dla w ogóle losów całej rodziny. No i właśnie dlatego, czy kim jakby kim byli po wojnie, jak w ogóle, w jakiej formie została rodzina, czy mieli szansę w ogóle na kontynuowanie jakiejś wspólnoty sąsiedzkiej, czy nie. Tam też było tak, że przyjeżdżały całe wsie.
I no to jest taki przykład, taki reprezentacyjny. Ja się śmieję, w sensie tak serdecznie się śmieję, że do tych pań, jak rozmawiamy, że jesteście reprezentacyjnym zespołem Pomorza Zachodniego. To jest wieś Letnin koło Lwowa i tam przyjechała prawie cała wieś do jednej miejscowości, przepraszam, z Milatycz koło Lwowa do wsi Letnin koło Pyrzyc na Pomorzu Zachodnim. Kobiety założyły zespół. Przez wiele lat w tym zespole śpiewały tylko i wyłącznie te kobiety, które tam z tych Milatycz pochodziły i stamtąd jeszcze z dzieciństwa pamiętały cały repertuar. No i jak ten zespół jechał do Kazimierza, no to one są utytułowane, dostały basztę, chyba nawet nie raz. No i rzeczywiście tutaj jeszcze tak patrzono, no dobra, no z Pomorza, ale to z tych Milatycz koło Lwowa, nie? A już inne zespoły miały właśnie takie poczucie krzywdy, że nie przechodziły dalej w różnych eliminacjach regionalnych z tego prostego powodu, że na pytanie, czy gracie muzykę ze swojego regionu, mogły odpowiedzieć tak, a mogły odpowiedzieć nie i byłaby to w obydwu przypadkach prawda. Więc to jest fascynujące miejsce. Świat w pigułce. Świat w pigułce, tak. Zapytać jeszcze o kapelę Tęgie Chłopy, bo to jest bardzo ważny rozdział w Twoim życiu, bo to jest dla Ciebie wyprawa po prostu w rodzinne strony, tak? Tak, to co teraz powiem będzie takim kluczowym momentem w Twojej karierze, ponieważ jesteś pierwszą osobą, której publicznie się przyznaję, to jest jakiś wstrząsający materiał, że nigdy nie byłam w Górach Świętokrzyskich. Czyli teraz... górale nie chodzą w góry. Obnażam, górale nie chodzą w góry, tak. Obnażam jakiś taki właśnie wstydliwy punkt mojej tożsamości. A tak naprawdę ja bardzo wcześnie wyjechałam z domu. Urodziłam się i wychowałam w bardzo tradycyjnej rodzinie, kompletnie osadzonej bardzo mocno w tradycjach tej części Kielecczyzny po sąsiedzku z Małopolską, więc to już trochę taki też miks kielecko-galicyjski. No tam po prostu jest też właśnie ciekawy teren, granica, dosłownie ta granica była u nas za stodołą, granica zaboru rosyjskiego i austriackiego. To ma niesamowite konsekwencje kulturowe do dzisiaj po prostu u nas na wsi. A z drugiej strony, jak poszłam do liceum, to bardzo chciałam pójść do liceum do Tarnowa. Mieszkałam w internacie. I to, co się znalazło w obszarze moich zainteresowań, no to były jakby będąc dalej w pełni w swojej rodzinnej tradycji, tak naprawdę się nie zajmowałam tradycją już dalej swojego regionu, bo wciągnęło mnie już coś innego. Potem poszłam na studia do Lublina i się zakochałam w Lubelszczyźnie, która dla mnie była podróż dla Lublina, dla mnie osoby w pewnym sensie też jakby związanej z byłą Galicją. To był po prostu skok w ogóle, nie wiadomo gdzie, ale wielka też fascynacja. A potem spotkanie Jana Gacy i powrót w rodzinne strony mojej mamy, który był po prostu powrotem do domu. A potem dzięki zachęcie w sumie Michała Maziarza, który zaprosił mnie do poprowadzenia warsztatów śpiewu właśnie z
tam jakiejś określonej części Kielecczyzny, to rzeczywiście musiałam wykonać dużą pracę, żeby się do tych warsztatów przygotować i to był pierwszy krok. No a potem był już taki totalny powrót do domu, bo rzeczywiście w Kieleckie, gdzie mimo, że Sendek jest powiedzmy w odległości około 65 może kilometrów od mojej rodzinnej wsi, to jest dużo, jak na różnice takie powiedzmy no kulturowe pomiędzy wsiami. Sendek, czyli miejscowość, w której odbywał się przez 3 lata tabor z muzyką kielecką. Tak, i tam się nasze przeróżne muzyczne, ekstatyczne brewerie odbywały. Mówię brewerie, bo to było po prostu no, cudowne. Coś wychodzące ponad takie zwykłe doświadczenia muzyczne. Nauka od Stanisława Witkowskiego. Myśmy też go właśnie z Michałem Maziarzem, z Dorotą Murzynowską, Marcinem Żytomirskim, Michałem Żakiem, w zasadzie z całą, z Maniuchą Bikont, z Maćkiem Filipczukiem, z całą, z Mateuszem Kowalskim, ze Szczepanem Pospieszalskim. Cała nasza ekipa Tęgo Chłopowa to są ludzie, którzy zetknęli się jeszcze z Janem Gacą. I poznaliśmy wiosną 2013 roku Stanisława Witkowskiego, a Jan zmarł 23 sierpnia tego samego roku. I to była... No ja byłam w takiej naprawdę głębokiej żałobie po Janie i nie tylko ja. I ten po prostu ten Stanisław Witkowski, jakby nie chcę teraz powiedzieć, że on się pojawił na otarcie łez, bo to nie było tak. To była inna, osobna historia, która jakimś szczęśliwym po prostu zrządzeniem losu. W tym momencie się pojawiła. On się w tym momencie pojawił, więc trafiliśmy od jednego nauczyciela, no po prostu mistrza niesamowitego do osoby, która również okazała się cudownym nauczycielem, wspaniałą osobowością, wspaniałym człowiekiem i właśnie która stała się naszym mistrzem. Więc to też się takie no, splatają ze sobą rzeczy duże, które też emocjonalnie po prostu dużo kosztuje też jakby przetworzenie ich, przerobienie ich, więc to był taki moment i potem przez kilka lat mocno zgłębialiśmy tą Kielecczyznę, pogłębialiśmy znajomość repertuaru, poznawaliśmy kolejne osoby, a ja cały czas miałam wrażenie, no tak, no rozmawiam z Marią Kowalik, która mówi w takiej gwarze jak moi dziadkowie, jak u nas w domu. Ta gwara się też... zmienia się też pokoleniowo i cały czas jest coś, co po prostu, no coś, co po prostu ja znam, co rzeczywiście jest taką, jest częścią mojej osobistej tradycji.
ty czujesz się mistrzynią, mistrzem dzisiaj? Ja traktuję tą rzecz, traktuję to służebnie. Po pierwsze, że ucząc, ja sama się wiele uczę i nawet od samej siebie się wtedy uczę i od osób, które uczę. Po drugie, że to jest niesamowite i ja to też tak odczuwam, odbieram i jest to dla mnie ogromną wartością. Zaufanie osób, które chcą się ode mnie uczyć. Po trzecie, uwielbiam to robić. Uwielbiam. Uwielbiam w ogóle tą relację, takie wspólne odkrywanie czegoś. Po prostu uwielbiam zachwyt na twarzach osób, które coś właśnie odkryły i się czegoś nauczyły. Zdaję sobie sprawę, że chyba już przyszedł ten moment, że jestem dla wielu osób dużo młodszych ode mnie takim łącznikiem z jakimś światem, którego oni nie mieli już możliwości doświadczyć i w tym momencie czuję jakieś, nie wiem, jakąś odpowiedzialność, jakieś może posłannictwo, chociaż nie chcę używać tak jakby tak dosadnych terminów, ale przygodę miałam taką właśnie z tym, że jeżdżę teraz raz w miesiącu do końca tego roku do Słupska, gdzie zebrała się grupa wspaniałych osób, które chcą śpiewać, spotykać się regularnie. Zaprosiły mnie do tej roli właśnie swojej nauczycielki i napisały na to wniosek do programu Mistrz Tradycji. I ja to zobaczyłam w internecie, mówię, o, dostali wniosek z programu Mistrz Tradycji, a ciekawe z kim. A potem się okazało, że jakby równolegle, ja już wiedziałam, że będę do nich jeździć, ale jakoś z automatu nie umieściłam siebie w tej roli. Ale bardzo fajna była też potem nasza taka inicjacyjna rozmowa, w której zapytałam jakby co było motywacją do tego, żeby do tej roli wybrać mnie, a nie na przykład Marię Siwiec, tak, która też jest moją z Gały Grusinowskich, no jest moją taką mistrzynią i wiele się też od niej nauczyłam. Formalnie jakby nie jestem formalnie jej uczennicą, ale znam ją od 2001 roku i od tego czasu widzę też, jak się rozwija. Śpiewam przyśpiewki, które usłyszałam od niej i jest dla mnie jakimś punktem odniesienia. Jest ona dla mnie łącznikiem z tym światem, którego ja już nie miałam możliwości doświadczyć. Chociaż jest Marysia ode mnie starsza 20 lat. To nie jest tak, że nie wiem, 50 czy więcej, tak jak Jan Gaca. Więc no ten obrazek niech będzie podsumowaniem. Niektórzy twierdzą, że muzyka tradycyjna umiera, że to jest agonia, że to jest koniec, że nie ma tych kontekstów, nie ma tych sensów. Ty mówisz o tym, że warto budować tę wspólnotę, warto używać tych narzędzi, bo można ją przenieść we współczesność po prostu. Także możemy jej nadal używać, że ona jest żywa, mimo tych głosów, które mówią, że koniec, już nic w nas nie czeka. Protestuję przeciwko hasłu agonia. Czym innym jest odchodzenie? Odchodzenie jest naturalną rzeczą, która nas dotyka i nie należy tego demonizować i dopisywać jakichś dodatkowych kontekstów do tego słowa. Ja doświadczam odchodzenia. Moi przyjaciele, którzy mają po trójkę, czwórkę dzieci, a niektórzy nawet już oczekują wnuków, z którymi przeżyliśmy największą przygodę naszej młodości, czyli uczenie się tej muzyki. Nie spotykamy się, nie gramy razem. Bardzo rzadko jakieś są sytuacje takie, w których muzycznie się możemy spotkać.
nie wydarzyła się żadna tragedia, po prostu wydarzyło się życie, które nas skierowało na różne tory i ja nie muszę być 98-letnim skrzypkiem w zapomnianej wsi, w której nie ma asfaltu, żeby doświadczyć odchodzenia, straty, żalu za dawnym światem. Ja często odczuwam żal za tamtymi latami, za rokiem 2000, kiedy z przyjaciółmi po prostu spędzaliśmy jakieś całe dnie, całe, no może nie tygodnie, ale po kilka czy kilkanaście dni u Jana Gacy i naszym jedynym zmartwieniem było to, że nie zdążymy kupić papierosów, zanim zamknął sklep. I tęsknię za tymi czasami, więc to jest też odchodzenie. Każdy ma jakieś swoje odchodzenie. Natomiast i w tym kontekście tak, tamten świat odszedł, tylko ja bym powiedziała, że jakby każde pokolenie ma swój świat, który odchodzi. To nie jest tak, że jeden jakiś świat nam odszedł i już sobie poszedł i my teraz tak się błąkamy w jakiejś pustce, która po nim została. Nie, to nie jest tak. Więc podkreślam, protestuję przeciwko słowu agonia, wybieram życie i tego życia muzycznego no jest po prostu po uszy naokoło. Teraz miałam warsztaty śpiewu na początku lipca. Jakieś takie coś, jakąś przyśpiewkę zaśpiewałam, a tu nagle dziewczyna, którą gdzieś z widzenia się znamy przez jakieś tam imprezy w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej, dziewczyna dużo, dużo młodsza ode mnie i ja słyszę, że ona po prostu nuci sobie tą przyśpiewkę i nuci jakby taką frazą, w taki sposób, jak w Przystołowicach Małych. I po prostu ja przez chwilę nie wiem, gdzie jestem. I mówię, Agnieszka, a weź no tu zaśpiewaj. A potem po prostu cały wieczór ona też bębniła, ja grałam na skrzypcach, śpiewała przyśpiewki i to było po prostu, Matko Boska, no jak 100 lat temu. A to jest osoba, której kiedy ja poznałam Jana Gacę, nie było jeszcze na świecie. A nagle ona śpiewa w taki sposób, który jest z tamtego świata, którego wtedy, na którym jeszcze jej wtedy nie było. Więc można dyskutować o kontekstach, o jakiejś autentyczności albo jej braku. Rozmawiamy teraz w miejscu, które jest modelowym przykładem, Lipce Rejmontowskie. Wszystko co się tutaj wydarzyło, co się wydarza, wszelkie opowieści, warstwy, konteksty muzyczne i kulturowe, to można by zrobić konferencję, która trwałaby rok bez przerwy na ten temat, a nie zmienia to faktu, że jak wpadłaby tu grupa młodych osób, które są, istnieją teraz takie w Polsce, i zagrałaby muzykę z czasów wesela Boryny z Jagną, to byłaby to ta muzyka brzmiałaby podobnie i co równie ważne, budziłaby podobne emocje. Mhm. Ewo, bardzo Ci dziękuję. Czas kończyć naszą rozmowę. Muzyka tradycyjna, muzyka wsi jest muzyką młodych ludzi. I tego Ci życzę, żebyś tę młodość cały czas niosła ze sobą i przekazywała ją wszystkim, którzy chcą z tego źródła czerpać. A ja bardzo polecam wszystko, co robi Ewa, bo to jest wysoki znak jakości. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. To był podcast muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.